będę czytać z kartki. Niech przemawia przeze mnie Duch Święty. Było prázdne, było bez Boha. Żywiła sam w byteli, gdzie sam imala rodzitele. Ja pochodzę z rodziny, gdzie rodzice bardzo mnie kochali, ale mimo wszystko ja doświadczałam pustki. Mam siostrę. I chwała bajki i diedu była sam krzczona jako mało dziecko. I dzięki dziadkom zostałam ochrzczona w dzieciństwie. Kruszku mezi dětma a spolužákama oblíbená. Byla jsem jako aktivna u dětinstvu i mala jsem razli. Już od dzieciństwa byłam bardzo aktywna. Wiele rzeczy mnie fascynowało. Od teorie velkého třesku přes fascynowałam się rzeczami, którymi fascynują się wszystkie dzieci. Wy z pewnością bardzo dobrze wiecie, jak wyglądała komunistyczna dyktatura i wszystko to, co mówili nam w szkole czy w telewizji. Ja w to wszystko wierzyłam. Więc ja uczęszczałam do szkoły i potem należałam do ugrupowania komunistycznego. Byłam kształtowana na komunistkę. Wszystko to, co robiłam i co, wszystko to, co oni mi kazali, ja robiłam. Tancowała, także weekendy sam prożyła na dyskotekach. Pak jsem spala, maminka mě měla ráda, tak všechno za mě udělala. Kad jsem pocházela srednou školu. Kiedy chodziłam do szkoły średniej, żyłam tak jak pozostała młodzież w moim wieku. Chodziłam na dyskoteki, lubiałam się zabawiać, a potem spałam. Pak nejseš normální, takže já jsem chtěla být normální, tak jsem měla kluky i družstvo mladí, svý, koji jsou mě poznávali. Wszyscy moi znajomi, którzy mnie znali, mówili, jeżeli nie masz chłopca, to jesteś nienormalna. Więc ja chciałam być normalna. Ja sam żeliła być in, żeliła sam się ja chciałam być na topie. I chciałam robić wszystko to, co czyniła inna młodzież. Chciałam się zabawiać. Nie chciałam żadnych obowiązków. Chciałam robić tylko to, co mi się podoba. 17 listopad 89, pád komunizmu a najednou otevřený svět. Isto sam živila i na své učilištu, kad sam pochádzala fakultet. W ten sam sposób zachowywałam się, będąc na uniwersytecie. Nic się nie zmieniło. Aż doszłam do pewnego punktu. To było 17 września, kiedy upadł komunizm. Swoje było od jedno nowo. Energię. Więc wszystko było nowe. New age, yoga. Wszystko, co się nabízí, také dnes, ale pro nás to było úplně nowe. W telewizji byly seance působení na lidi, aby se uzdravili. Mluvilo se hlavně o tom, aby člověk dobře vypadal a aby byl zdravý. Ale opět nebyl v tom Bůh. Zaznala sam, da postoje različite energie, ezoterika. I wiedziałam, że istnieją różne energie ezoteryczne, coś takiego jak yoga, new age, czy jakieś inne praktyki. Ja wszystkiego wypróbowałam. Ja chciałam wszystkiego zasmagować, bo to było coś nowego. I te rzeczy obiecały mi wiele przyjemności. Jest z tym spojeno mnoho prožitků osobních a oni nás tajně učili aspoň Otčenáš a Andělíčku, můj strážničku. Sjećam se, kad sam byla dijete. Ja przypominam sobie, że kiedy byłam dzieckiem, wiele razy przebywałam z dziadkami. I oni nie mogli mówić mi o Bogu, nie mieli pozwolenia, aby modlić się przy mnie. Ale pamiętam, że pewnego razu moja babcia nauczyła mnie modlitwy Ojcze Nasz i Aniele Boże, Stróżu Mój. Prawie ten dzień
v roce 89 také najednou se otevírají dveře kostelu. I 17. studenok 89, to je bio dan... 17 września 89 roku to był moment, kiedy zaczęto otwierać nowe kościoły. To był bardzo ważny moment w moim życiu, bo wtedy rozpoczęłam nowe życie. Więc kroczyłam jakby z prawa do lewa, od New Age do kościoła, od kościoła do New Age. Dla mnie to było piękne doświadczenie, bo doświadczałam nowych rzeczy. Dla mnie to było ważne, zarazem piękne. Miałam dyskoteki, ale już sam wiedziała, że to nie jest dobre. Nie jestem, ale żyła zostawić i ono, co sam żywiła przyje. Ja nie chciałam porzucić tego, czym żyłam wcześniej. Nie chciałam porzucić chłopców, dyskotek, zabawy. Ja wiedziałam, że to nie jest dobre, że to nie jest pozytywne, ale tak mi było wygodnie. Pierwszy film, który sam w kinie widziała, Jezus. I da skraty moją przyczu. Żeby skrócić tą historię, dojdę do tego, że kilka lat temu w kinach pojawił się film pod tytułem Jezus. Ja po oglądnięciu tego filmu kupiłam pierwsze Pismo Święte. Więc już po krótkim czasie Biblia pokryła się kurzem. Kiedy skończyłam studia, kiedy skończyłam marketing i zarządzanie, chciałam nadal się zabawiać, chciałam się bawić coraz więcej. Często zabawiałam się z przyjaciółmi, wychodziłam wieczorem, chciałam zwiedzać świat. Byłam szaloną osobą. Odeszła sam u Anglesku jako babysitter na godzinę dana. Byłam w Anglii, pracowałam tam jako niania, pracowałam tam przez rok. Ten wyjazd wiele mi obiecywał. W Anglii, u onej obitelji, gdzie sam czuwała. W rodzinie, gdzie pracowałam. Pracowałam z dwoma dziećmi i babcia tych dzieci była najsłynniejszym medium w całej Anglii. I ona odprawiała różne rytuały, ale widziałam, że działy się tam różne dziwne rzeczy. I potem zaczęłam tych rzeczy doświadczać. A może w bilem. Po sejowej seansie sam njoj rekla, widziała sam nieszto kao bielo, nieszto kao jednog człowieka u bielo. I zobaczyłam coś jakby białego, coś, co by było związane z kościołem. To nie było żadne objawienie, ale to było dla mnie znakiem. A rekla... Więc ta babcia już więcej mnie nie wzywała, nie wykorzystywała mnie. I ta babcia powiedziała mi, ty jesteś chrześcijanką, zostałaś ochrzczona. Więc te małe detale zaczęły się kumulować w moim sercu. Czytaniami z ręki, a ze wszystkim możliwym sam się spotkała w Ameryce. Sa ezoteryką, New Age i svima ovima stvarima. Poprzez ezoterykę, New Age, znowu spotkałam się w Ameryce. I bile je to samo zbog toga, gdje sam tražila nešto ili nekoga. Moje srce... Ja cały czas szukałam czegoś albo kogoś, kto by wypełnił moje serce, bo moje serce było puste. Cestowali, a pracowali. Ja sam była u Ameryki z przyjacielima, puno smo put. Więc wyjechałam do Ameryki razem z moimi przyjaciółmi. Również tam pracowałam. Dobila je rak. Moja matka zachorowała. Zachorowała na raka. Na pouti w Medjugorji.
Keď som ja byla v Americi, moja majka sa strínom je